Witam serdecznie. Jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych dzisiaj chciałam Wam pokazać tak zwane drugie prawo Gossena. Możecie mieć je czy na mikroekonomii, czy na ekonomii matematycznej, czy jeszcze w innym przypadku, jak najbardziej. Chciałam to pokazać na przykładzie. Mamy zadanie takie dość teoretyczne. I ono brzmi: konsument ma do wyboru dwa dobra, x1 i x2. To są tylko dwa uproszczone, uproszczony przypadek dwóch dóbr. Oba dobra są doskonale podzielne, czyli idealna sytuacja. Wiadomo, że konsument dysponuje dochodem m większym od zera, czyli po prostu ma jakiś tam dochód, który w całości przeznacza na zakup tych dwóch dóbr. Preferencje konsumenta opisane są przez następującą funkcję użyteczności. Ona jest zapisana, można ją przekształcić do, bo jeżeli jest pierwiastek stopnia trzeciego, to w tym momencie tutaj jest to napisane i teraz tak, cena dobra x1 jest podana jako po prostu dodatnia, x2 też jest jako dodatnia podana z symbolem dwójka, podać postać analityczną oraz interpretację ekonomiczną drugiego prawa Gossena. Wyznacz funkcję popytu na oba dobra. To już tym elementem się w tym filmiku chyba nie zdążymy zająć, ale zajmiemy się choćby tym naszym prawem Gossena. W tym momencie musimy powiedzieć sobie o takim pojęciu jak marginalna stopa substytucji. Marginalna stopa substytucji będzie to faktycznie relacja, o ile może zmienić się użyteczność, jakby o ile możemy, powiedzmy, o ile może zmienić się krańcowo użyteczność, gdy zmienimy konsumpcję dobra x1 i o ile może się zmienić ta użyteczność x-a, czy użyteczność z łącznej konsumpcji, gdy zmienimy tutaj tą konsumpcję x2, żeby jakby struktura, jakby poziom zadowolenia z naszej użyteczności nie zmienił się w ogóle. Czyli marginalna stopa substytucji to relacja wymienna między x1 i x2, czyli jest to faktycznie będzie liczona jako pochodną. I teraz zwróćmy uwagę. Marginalna użyteczność względem x1 matematycznie jest liczona, czy możecie mieć zapisane to innym zapisem w formie z tymi ułamkami, ale czy drzwiami, czy oknem, ale tak czy owak. Jest to pochodna użyteczność marginalna względem x1, to jest po prostu pochodna funkcji użyteczności, ale względem x1. A więc liczę faktycznie pochodną z mojej funkcji użyteczności względem x1, czyli jest to pochodna cząstkowa względem tylko jednego z tych dwóch elementów zmiennych, czyli x1 i x2, gdzie ja zakładam, że tylko x1 jest elementem zmiennym, a pozostałe zmienne przyjmują wartości stałe. A więc pochodną mam do policzenia z sumy. Pochodna z sumy to jest z jednego elementu plus pochodna z drugiego elementu. Pochodna z pierwszego elementu to jest pochodna z elementu zmieniającego się. I pochodna z x1 do 1 trzeciej jako potęgi wynosi 1 trzecia przed ten znak, a potęga musi być o 1 zmniejszona. Dlatego 1 trzecia minus 1 daje minus 2 trzecie. Dlaczego tu już nic więcej nie ma? A to dlatego, że pochodna potem z drugiego elementu sumy to jest pochodna z elementu stałego. A jak wiemy, pochodna z elementu stałego to 0. I teraz my wiemy, że jeżeli x1 jest to wartość przynajmniej nieujemna, a nawet bym powiedziała, że w jakiś sposób może nie od razu przyjmijmy, że dodatnia, oznacza to, że całe to wyrażenie zawsze będzie tylko dodatnie. Co to taki znak daje? To, że możemy to interpretować w ten sposób, że jeżeli będziemy zwiększać, to jest interpretacja pochodnej, czyli jeżeli będę zwiększać x1 o jednostkę, to na pewno wzrośnie nam wartość użyteczności całkowitej o pewną wartość, która tutaj jest wymieniona, ale zależy od jakiego punktu my startowego zaczynaliśmy. Tak samo do tego wzoru, który jest nam potrzebny, ostatecznie do prawa Gossena,
potrzebujemy nie tylko marginalną użyteczność względem xa1, ale względem xa2. A więc marginalna użyteczność względem xa2 matematycznie jest to pochodna cząstkowa względem xa2, czyli jest to pochodna sumy, gdzie jeden element traktujemy jako stały, bo w ogóle nie zależy od xa2 i drugi element jest zmieniający się, bo zależy od xa2, który przyjmujemy za element zmieniający się. I teraz pochodna z sumy to pochodna z tego elementu plus pochodna z tego elementu. Pochodna z elementu stałego, jak wiemy, to jest 0 i pochodna z takiego normalnego 2 razy x to jest po prostu 2. Jeżeli jest pochodna względem x2 i element się nazywa x2, no to po prostu to tak jakby było przy pojedynczych zwykłych x. I teraz w tym momencie widzimy, że pochodna jest stała. Oznacza to tyle, że można tak to interpretować. W ogóle wynik jest dodatni. Ten wynik dodatni, czyli bo dwójka jest po prostu dodatnia, oznacza tyle, że wraz ze wzrostem x2 o jednostkę nasza funkcja użyteczności całkowitej, czyli ta funkcja, będzie faktycznie rosła o 2. No i się zgadza. X2, jak tylko by się zmienił o jedną jednostkę, to wszystko się zmienia tylko o jedną dwójeczkę. Po co my teraz to liczyliśmy? Ano właśnie dlatego, że liczymy marginalną stopę substytucji, czyli podstawiamy licznik i mianownik, który wyszedł nam z tych obliczeń roboczych i 1 trzecia razy x do minus 2 trzecich przez 2, to jest inaczej 1 szósta x1 do minus 2 trzecich. I to jest wynik marginalnej stopy substytucji. Jak widzimy, ona w ogóle nie zależy od x2. Jest to jak najbardziej możliwe, po prostu wzrost marginalny funkcji użyteczności całkowitej wywołany przez wzrost xa2 w ogóle jest stały i niezależny po prostu od xa2. Też tak może być. I teraz dochodzimy do właściwego prawa Gossena. Drugie prawo Gossena, bo mamy również pierwsze, a my ale tu powiedzmy na oddzielnym filmie zajmujemy się pierwszym prawem Gossena. Filmik jest jak najbardziej na moim kanale do znalezienia już. To drugie prawo Gossena mówi o tym, że ta marginalna stopa substytucji musi równać się proporcji cen pierwszego dobra i drugiego dobra. Jest to, chodzi o to, że my jako konsumenci musimy się zachowywać jak najbardziej racjonalnie, czyli maksymalizować funkcję użyteczności, ale w ten sposób, żeby wykorzystać w pełni nasz dochód, ale też również uwzględnić ceny tych dóbr, które my mamy na rynku podane, a dotyczą dwóch dóbr, które chcemy tylko konsumować. I drugie prawo Gossena tym samym dotyczy naszej optymalizacji koszyka zakupów. Czyli jeżeli ja nie znam, ile wynosi cena pierwszego dobra i drugiego dobra, zostawiam tak zapisany, powiedzmy, układ i powiem, że tak brzmi w naszym przypadku drugie prawo Gossena. Gdyby było pytanie, że wyznacz ten optymalny koszyk, czyli ile wynosi x1 i x2 przy maksymalizacji naszej użyteczności, a uwzględnieniu dochodu i poziomu cen, to podstawiam, ile wynosiła cena pierwszego dobra, drugiego dobra i z tego obliczę, ile wynosi x1. I to już w tym momencie będzie jakiś element potrzebny, oczywiście do znalezienia potem x2, które wyznaczymy z równania ograniczenia budżetowego, ale to już nie na tym filmie. Dalej idąc, jeżeli zajmujemy się na tym filmie tylko drugim prawem Gossena, musimy powiedzieć, że ta równość, która tutaj została zapisana, równość, można powiedzieć, że proporcja, ale jeżeli przemnożę to razy to przez to razy to, czyli to można zapisać po prostu proporcje w formie równania, można nazwać drugim prawem Gossena i mówimy, że w celu maksymalizacji funkcji użyteczności my zawsze wybieramy taki koszyk, czyli zestaw towarów, czyli ilości konkretnie x1, x2, w którym te stosunki krańcowe użyteczności tych towarów są równe cenom tych towarów. Czyli oznacza to tyle, że po prostu jak drożeją ceny towarów, to my musimy znaleźć taki koszyk, który pozwoli nam
na osiągnięcie najwyższej możliwej wartości funkcji użyteczności, czyli naszego zadowolenia. A jak zawsze w ekonomii matematycznej, czy również czasami w mikroekonomii, bazujemy na liczeniu pochodnych, a one są wykorzystywane do znalezienia czy to wartości minimalnej, czy maksymalnej dowolnej funkcji. W tym akurat przypadku wykorzystujemy policzenie pochodnych do liczenia jakby maksimum funkcji użyteczności, ale przy uwzględnieniu tego, że mamy do czynienia z ograniczeniem budżetowym, czyli uwzględniamy zarówno ceny tych dóbr, jak i dochód, który tutaj jest na jakimś określonym poziomie. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.